Siemano, z tej strony ja. Dzisiaj jesteśmy na imprezie Przemomotoznawcy. Będziemy dzisiaj upalali samochody. Ja nie potrafię, więc przyjechałem się skompromitować. Jest z nami Adam Monster również. Pachura, ale on sobie chyba już idzie. Seba, ty mnie miałeś uczyć jeździć bokiem. Gdzie ty jedziesz? Miałeś mnie uczyć jeździć bokiem. Nie, bo siebie i tak się nie da nauczyć. Aha, zajebiście. Dobra, oglądajcie, zostawcie lajka, komentarz i oglądajcie do końca. Nara. Samochód, nie wiem co z nim będę robić, ale jak go opuszczą, to będzie dobrze. Możemy trójkę tak podczepić? No, oczywiście. Jak wysoko, to a, co? Oni zrzucają te samochody, nie, czy o to? Nie, ale możecie powiesić, jak chcecie nic ruszać. No jak? Ja się boję. Ja chcę nagrać także z ryjapa, a tam do góry. Taku, chyba nie jesteś tak odważny, że dasz swoją M3 do powieszenia. Nie. Dobra, jak ty dasz swoją M8, to ja dam swoją M3. To musisz. To jest dobry deal. I to zrobię. To jest dobry deal. Trzeba tylko do nich, czy to ma taki udźwig? Trzeba się dogadać, żeby tego nie upuścili, to po pierwsze. Jak bardzo się skompromituje na macie, jak myślisz? Pod względem driftu? No. Nie, no myślę, że pierwszy przejazd będzie faktycznie chuj, ale z każdym kolejnym będzie coraz lepiej. Powiem ci tak, ostatnio robiłem boczki na Decathlonie, to nie umiałem utrzymać tego samochodu. No ale to wiesz, to jeszcze musi być jakiś ktoś, kto się zna i ktoś ci powie, jak masz jechać. Pewnie robiłeś to z Sergiuszem. Tak. To nie miało prawa się udać. To był mój nauczyciel. No to... Z Adamem Monsterem, przepraszam. O, z Adamem Monsterem. Zobaczymy jak dzisiaj, może będą lepsi nauczyciele. No nie no. Taku, dobra. To zanim przejdziemy do takich driftów na sucho, to może na mokro spróbujemy, na kółku. Możemy to zrobić. To lecimy z tematem. A byś nie uczył? No raczej. No dobra. Bo ja nie mam sił. Co? Ja nie mam sił. Aż tak oporny uczeń? Słuchaj, każdy się musi kiedyś nauczyć. Przejedź się, a później się wymienimy doświadczeniami. Czy da się coś z tego zrobić, czy nie? Dobra, no, będziemy jeździć z detailerem, teraz wymieniamy opony, żeby nie spalić nowych laczków, bo to są Michelinki. Pójdziemy chyba najpierw na mokry, potem pojedziemy na suchy. Mam nadzieję, że się nie zbłaźnię za bardzo. Wiem, że się zbłaźnię. Mam nadzieję, że nie za bardzo. Będziemy mieli też tutaj konkurs z Sergiuszem, kto zrobi więcej gwiazdek na drifcie. Według BMW analizatora driftu, kto zrobi więcej? On, bo jeździ nie, dwójką. Teraz... Stary, ty słyszysz siebie, co ty mówisz? No. A ona mikrofonu nie włączyła. Włączyła, sprawdzałem. Żartuję. Stary, jest... ty nie potrafisz driftować. Ty glaka w miejscu nie potrafisz spalić, a ty przyjechałeś tutaj, że chcesz jechać bokiem. Dobra, tam powinieneś iść i się nauczyć najpierw. Tam pójdziemy najpierw. A, no to może tam będziesz miał dwie gwiazdki. Stary, tu chodzi a o to... A będziesz miał minus jeden. Taka prawda jest, że... A ty umiesz? Ja? No. Nie. Ja też nie umiem. No, i ale kiedyś się trzeba nauczyć. Stary, pokaż jak loła kopiesz. Jak co? Jak loła kopiesz. Nie, bo mi kolano się złamie. Nie no, pokaż. Ostatnio kopałem loły. O, na nim, na nim. O, nie, pokaż jak robimy to, bo po tej BMW wjeżdżamy. Ile osób? Nie wiem, czy możemy zmienić. Nie, na tych musimy grać, okay. To jest woda. Tu będziesz miał lepszą trakcję na Michelin jednak niż na jakimś takim Berlinie. Berliny są do zjarania. No. Dobra, nie będę kopał żadnych lołów. Śmieją się z ciebie. Śmieją się ze mnie. Zazdroszczą mi samochodu. Albo umiejętności. I umiejętności też. GTA bym ich wszystkich objechał. Dobrze było, tylko że generalnie jednej rzeczy nie robiłem. No. Nie skręcałem mocno kierownicy, a potem jej za mocno nie odkręciłem, żeby ona szła. Dobra. W momencie inicjacji on czekał za długo i dopiero jak już ten samochód dupcia uciekła, to już po prostu za późno puścił. To jest tak, jak ci zaczyna dupa uciekać, już puszczasz tam. Ogólnie, jak ci zaczyna dupa, coś nie stoi, to puszczasz kierownicę. To też robi. Ten okrąg jesteś spalony, bo jest w połowie. W połowie jest mokry, w połowie jest suchy, a do tego w tej połowie ma jeszcze dziurę. I wpadasz w tą dziurę i mnie też zespinowało, bo na tej dziurze to już w ogóle na niczego, auto ci wpada. Auto straci tą stabilność po prostu. Dramat jest. Jak było, Dawid? Fajnie, czegoś się nauczyłem, tylko to jest znowu wiesz, nauka, która musi być powtarzana, żeby coś przyniosła.
evencie chłopacy mnie odwożą na chatę. W sensie Dawid mnie odwozi, ale przed nami jedzie jeszcze Serbiusz i Jasiu. I co? I oni jadą na fejma. Nie chcemy cię. Nie chcą mnie, nie ma dla mnie biletu. To męski wyjazd. To męski wyjazd podobno, także... Będziemy całować inne dziewczyny. No i dobrze, jak o tym wiem. To zacałujcie tylko mnie, nie zaraz. Dobra, przyjechaliśmy na fejm. Przyjechaliśmy kowajem 4 samochodów. 2 M8 i 2 M3. Serbiusz robi prysznic tak zwany. Idziemy zobaczyć, czy sobie para Maxil poradzi. Idziemy zobaczyć, czy Amadeusz dostanie od Błońskiego i po... i Polaka, chciałem powiedzieć. Od Błońskiego i do Biela. Tyle. Kto wygra? Jaką mapę? Amadeusz czy Błoński? Błoński. Serbiusz mówi, że Błoński, a ja nie mówię nic, bo ja się nie znam. Dobra, Jasiu, kto wygra? Nie wiem, bo nie wiem, kto się bije. Dobra. No powiedzmy Błoński i Amadeusz. Błoński i Błoński. Okej, okay. A Amadeusz i Dubiel? Dubiel. Czyli na Amadeusza mówisz, tak? No to do drugiej walki raczej nie wyjdzie. Okej, okay. Para Maxil to wiadomo, że wygra. To nie ma co tutaj p***ić. Sami swoi. A reszta to w sumie tylko Daro Lewi na tam Marcon jest taki dowcipny, żeby zobaczyć moim zdaniem. Reszta tego. Reszta nie, Daro może wygra, wierzę w Darka. Darek ma dużo umiejętności, tylko ma coś z głową. Ma zblokowany. Mhm. Na żywo widzę GTR-a teraz i uważam, że jest lepszy. Na żywo wygląda ten kolor bardzo atrakcyjnie i fajnie. Na filmach wyglądał gorzej. Tutaj wygląda bardzo dobrze. Siema, Dawid Zacer tutaj jest ze mną. Jestem moim panem starym. Zajebiście, stary. Na twoim też jestem fan. Najlepszy. No. Na Twitchu robisz? Na Twitchu robię. No teraz zapraszam się na live, na kanale Twitch. Dawid, Kamil, Patryk, Krzysztof. Dobra, będziemy coś robić razem. Dobra, mówisz, stary. O, coś tam doszło. Tak, tylko to nie dokończone. Publika już jest niezadowolona. Uważam tą walkę za słabą. Mimo wszystko nie zawalczyłbym lepiej. Biegur to parterowiec, stary. Zero zaskoczenia. Sądzę, że odnośnie pana parteru tańcula się przygotowuje. Tylko widzisz, biegur jest niesamowicie skuteczny w tym parterze. Możesz się przygotować, a przecież biegur się turla, jakby był urodzony w parterze. Biegura też się nie da bardzo znokautować, chyba że jest znakomity jak na takiej walce. I to był final, wiesz, high kick w głowę i co miał zrobić? No nie wytrzymał. Jak myślisz, kto wygrał? Zobaczysz! O! To musiało boleć!
magiczne. Dawaj go rzeźbi. Oho. Nie to, że coś, ale on wygląda jak albinos. Pasu, pasu, pasu. Dobra, Jasiu, jesteś gotowy przegrać skutkę? Wygrywam. Ja wygram. Ja mówię, że Błoński, a ty, że Ferrari. To będzie ciekawe, tanie to jest. Dwie stówy już mi leży. Jakie dwie? No i przegrałeś, zobaczcie. No. Ale zobacz. I tak wyszło, że się nie znamy, stary. Coś, chyba wygrałeś ten czas. Chyba wygrałem, nie? Ja tak myślę. Przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje... Ale będzie. Nie no, teraz to Mateusz nie wygra. Nie no, to ja teraz jak dajcie mu 5 minut przerwy. Jakaś przerwa jest? Oby! Oby dla mnie! Pogali, Amadeusz nie walczy, bo ma zepsuty nos. Jasiu próbuje walczyć, ale mu nie wychodzi. Mogę swojego low kicka. Stary, nieważny jest mój low kick, ważne jest to, że ostatni zakład się ich nie odbył. Ich to nie interesuje. I jesteśmy interesuje na zero. Ich, dobra, interesuje ich to, jak ci się gala podobała. Gala super, 8,5 na 10. Jasiu, ty? 7. 7. Jakby walczył Dubiel i Ferrari, to bym może dał wyższą notę. Wszystkie walki mi się prawie podobały. Paramaxil niestety nie dał dobrej walki moim zdaniem. No tak. A tak to dziewczyny w drugiej walce zaskoczyły. Był jeden wałek, nie wiem jak to nazwać. Myślę, że kto to dostał? Tańcula czy Kwieciński? Kwieciński. Kwieciński moim zdaniem Alanik powinien wygrać. Moim zdaniem też, może czegoś nie zauważyliśmy, nie wiem. Ale tak to było super. Ja powiem jeszcze tak na koniec odnośnie Dubiela. Easy money, easy money. A bez kitu, bo on pieniądze dostał za to. No, dobra, zostawcie łapkę, komentarz, suba. Napiszcie co myślicie o gali, czy wam się podobała. Raz, dwa, trzy, taku.